Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przewodnika po The Search. Jesteśmy obecnie w centrali produkcyjnej B. W tym odcinku ruszymy sobie kawałek tej centrali, jeszcze nie skończymy jej całej, ona jest całkiem spora. W tym odcinku przede wszystkim ratujemy dwóch NPC-tów, z którymi będziemy mogli pogadać. Od jednego otrzymamy nagrodę praktycznie na samym początku, a dla drugiego będziemy musieli zrobić jakiegoś tam małego questa. Poza odcinkiem pofarmiłem sobie dwa sety, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku. Mam cały set nosorożca oraz cały set anioła, czyli ten set astronauty. Jeśli chodzi o premię za zestaw wyposażenia nosorożca, pancerza nosorożec przy jednoczesnym korzystaniu z implantów podnoszącym obrażenia od broni zyskujesz zwiększony impet. Ten bonus jest naprawdę kiepski, bo nie otrzymujemy żadnego bonusu do obrażeń od impetu, dopóki nie będziemy używać implantu, który zwiększa obrażenia dla naszej broni. Może być to na przykład właśnie obciążnik mechaniczny. Czyli żeby zyskać bonus seta, to musimy mieć jakąś energię, żeby użyć jakiegoś implantu tylko po to, żeby przez pewną chwilę zadawać więcej obrażeń od samego impetu. On potrafi być naprawdę mocny, jeśli skonstruujemy sobie specyficzny build i będziemy mieli jakiś tam poziom. Obecnie mam 27 poziom rdzenia, nie jestem w stanie założyć zbyt dużo jakichś sensownych implantów i nie mam żadnej specyficznej broni, która byłaby akurat w porządku do tego bolidu. Głównie dlatego, że ten set zmniejsza nam szybkość ataku o 8%. Jak w przypadku seta Rysia mieliśmy szybkość ataku zwiększoną o 3% w przypadku jednej ręki, czyli łącznie 6% plus jeszcze szybkość ataku zwiększona przy całym secie. Tutaj mamy zmniejszoną szybkość ataku o 8%, nie mamy bonusu z seta i przy okazji jeszcze zużywamy więcej energii podczas biegu oraz uników o kolejne 10%. Właściwie to nawet 20, bo jeszcze mamy zużycie wytrzymałości w samym korpusie 10% zwiększone. Dlatego na razie, moi drodzy, odpuszczę sobie tego seta. Pokazuję wam tylko, jaki ma dokładnie bonus, jak on mniej więcej wygląda. Do tego seta wrócimy sobie troszeczkę później, gdy uda mi się zdobyć jakąś sensowniejszą, konkretniejszą broń i będę miał przede wszystkim wyższy poziom rdzenia. Mam jeszcze set anioła, niestety tego wam chwilowo nie pokażę, bo każdy element tego seta wymaga ode mnie 5 punktów rdzenia. Muszę mieć 30 poziom, żeby nosić sam set, plus jeszcze implanty, czyli dopiero gdzieś na około 40-45 poziomie będzie jakoś sensownie można nosić tego seta. Jeśli chodzi o tamten bonus, to jest to bonus odporności na toksyny, ale chodzi przede wszystkim o gaz. Pogadamy sobie o tym dopiero później, gdy faktycznie zdobędziemy możliwość, czy będziemy mieli możliwość założenia tego seta. A w tym momencie wracam do Rysia. No i poza tym jeszcze poza odcinkiem ulepszyłem sobie 3 bronie na poziom drugi, na generację drugą, a konkretnie Imperator Pax, bo jest to po prostu mocna broń. Vibrowy Krawacz, też świetna broń, no i oczywiście Joskę Motyl, też naprawdę niezła szybka broń. Te 3 bronie są akurat na chwilę obecną niezłe. Chciałbym podbić sobie jeszcze oczywiście samą biegłość broni, bo w tym odcinku zdobędziemy kolejną wersję Joskę, no i kolejną wersję Vibrowy Krawacza. Troszeczkę lepsze. No i dobra, moi drodzy, możemy ruszyć dalej. Teraz możemy wejść na zewnątrz i przejdziemy na lewo. Tutaj od razu przechodzimy właśnie do kolejnej lokacji. Jak tylko przejdziecie przez drzwi, jeszcze nie ruszajcie dalej do przodu. Na początku mamy jednego robota, będzie taka mini cutscenka. To jest właśnie ten robot z pierwszej lokacji. I tutaj już zaczną się dziać dymy. Jeśli wcześniej nie zdobyliście jeszcze seta nosorożca, to tutaj macie naprawdę ogromną okazję, bo praktycznie każdy przeciwnik ma na sobie set nosorożca, niektórzy będą mieli set generacji drugiej, więc możecie sobie śmiało farmić cały set. Tutaj mam pierwszego przeciwnika, który stoi właśnie zaraz za rogiem, jako taka mini pułapka. Chcemy na początku się nim zająć. Oj, nie chciałem, żeby mnie uderzył. Chcemy się na początku zająć, bo na początku chcemy przede wszystkim przeciążyć tą od rurę. Ponownie na level 10 jest to fabularna rura, dlatego też możemy to zrobić. Jeśli to przeciążymy, to możemy ponownie wrócić do stacji medycznej. I tym razem mamy już pełną moc, aby porozmawiać z Sally oraz otworzyć tą wiadomość. Możemy na początku pogadać z samą Sally. Teraz po raz pierwszy właściwie nam się przedstawi. Warren, I was starting to worry. I'm glad you're okay. Will you finally tell me who you are? Sally. I'm Sally, medical staff assigned to the executive forum. I'm isolated up here. Stuck, to be exact. Just trying my best to figure out how I can help. What the hell's going on here? There was some kind of incident, that's all I know. Hardly anything is working and your area is in lockdown. I'm trapped up in the executive forum. There's loads of distress beacons, but you're the only person I've managed to contact. We have to do something.
Jak najbardziej możemy się zgodzić. Hope this qualifies for hazard pay. Okay then. We need to find out what happened, and we won't if we just stay here. We're in this together, and like it or not, we're on our own. At least for the time being. You tried calling for help? The system's locked down. There's no way I know to contact anybody outside, and it seems most comms are out apart from the ops. I better get going. Be careful out there. Czyli na chwilę obecną wiemy, że możemy się spotkać z samą Sally w sektorze kierowniczym, który prawdopodobnie jest jakimś bezpiecznym miejscem. Dokładnie zaraz właśnie usłyszę jeszcze z kolejnej wiadomości. Jest tam Sally zamknięta, no i musi znaleźć jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. Przesłałem jeszcze tą wiadomość. She said I should get to the executive level, that it's safe there. Security forces have it locked down, but it's the getting there that's the problem. She said things will soon be under control, and they've asked for external aid. It tells you how serious things have gotten if they've called for outside help. But you know what? It's fine. If they've got everything under control, I'm just gonna sit here and wait for them. It's terrifying enough listening to the noises, let alone being out there. I'm safe here. I ponownie mam informację o sektorze kierowniczym, że tam faktycznie ludzie są bezpieczni. Mamy jakąś kobietę, która jest w tamtym miejscu zamknięta. I mamy też informacje o samych pracownikach ochrony, którzy utrzymują wszystko w ryzach. Za chwilę tych właściwie pracowników ochrony spotkamy po raz pierwszy. Pamiętajcie, warto sobie ulepszyć ekwipunek, bo on nie zwiększy wam bonusów żadnych praktycznie, ale przede wszystkim zwiększy wam obronę. W tej grze obrona ma ogromne znaczenie. Przeciwnicy biją jak ciężarówki, im więcej macie po prostu ochrony, tym znacznie lepiej będzie wam się grało. I teraz, moi drodzy, właśnie poznamy strażników ochrony. O, ale też patrzę, że mi się chyba nie rezygnowało, o dziwo. Security measure in effect until danger has passed. Tak, niestety nie możemy, moi drodzy, wchodzić do stacji medycznej, jeśli walczymy z przeciwnikiem. No i tutaj też mamy... To jest zwykły chyba korpus, to nie jest poziom drugiego. Niestety tak, na razie jeszcze tak. No i jeszcze złom. Jeśli zejdziemy teraz na dół, to przed nami, zobaczcie, mamy drzwi, mamy zamkniętą bramę i widzimy dwóch przeciwników. Tutaj jest winda, ta winda jest skrótem do stacji medycznej. Oczywiście to będzie dostępne później, dużo później. Na górze też mamy kilka właśnie przedmiotów i mamy egzowindę, która jest też zamknięta z tej strony. Od razu po lewej stronie, za skrzynkami, mamy jeden przedmiot z prawej strony, a po lewej stronie mamy jednego NPC-ta. Jest to Dean. Do Deana skoczymy sobie później, na razie wyczyśćmy początkowo lokację i przede wszystkim zajmiemy się tymi oto pracownikami ochrony. Jeśli podejdziemy sobie teraz do nich, to będą chcieli, żebyśmy stąd spadali. Będą chcieli z nami walczyć, jeśli tylko podejdziemy za blisko. Możemy się na razie wycofać. Ci oto strażnicy ochrony, czy pracownicy ochrony, mają na sobie bardzo ciekawy set. Jest to set MG Gorgon. Ten set jest naprawdę świetny, bo on, jeśli chodzi o cały właśnie zestaw, o premię za zestaw, daje nam zwiększoną regenerację wytrzymałości. W tej grze ta wytrzymałość dosyć szybko spada. Każdy unik, każdy atak, każdy blok dosłownie zabiera nam wytrzymałość. Mając większe wytrzymałości, naprawdę dużo przyjemniej się gra. Kwestia jest taka, tu mamy dwóch strażników ochrony. Ci strażnicy się nie respią. Jeśli ich pokonacie, to nie możecie na nich farmić dalej seta. I normalnie w podstawowej wersji gry bez DLC-ków, jeśli nie posiadacie DLC-ka Walk in the Park, to na dole, w późniejszej części levela, możemy ponownie spotkać tych oto panów policjantów. I wtedy możemy zyskać cały dosłownie set, pokonując tych czterech gości. Jeśli macie DLC, to niestety jest to obecnie niewykonalne. Mamy tutaj dwóch tych właśnie pracowników, na dole już tam tych pracowników nie ma. Stąd też całego seta zdobyć w tym momencie nie możemy. Ale możemy zdobyć ich broń. I ta broń jest bardzo potrzebna, jeśli chcemy właśnie zrobić jednego questa. Można zrobić tego questa na inny sposób, bo można zdobyć broń dużo później, ale jeśli możemy zdobyć teraz ich broń, to zróbmy to. I zrobimy tak, że zdobędziemy jedną broń, pokonamy jednego strażnika, a potem do niego wrócimy i zdobędziemy ponownie broń z drugiego strażnika. Ta walka jest trudna. Pamiętajcie, że nie możecie też walczyć pojedynczo z przeciwnikami. Niestety, musicie piłować dwóch naraz jednocześnie. Ale jeśli użyjecie drona, to możecie po prostu wyciągać. Ci przeciwnicy będą się dosłownie liszować w tym miejscu. Dalej nie pójdą. I możemy również, tak jak w przypadku astronauty, blokować, atakować. I też będzie jakoś to działać.
tylko musicie mieć dużo wytrzymałości niestety. Idzie drugi, wycofajmy się. Nie walczmy z dwoma na raz. Chcemy już tamtego skończyć, jeśli się uda. Cyk. No i niestety, jak widzicie, zamiast odciąć łapkę, to mój bohater nie wiem, co właściwie zrobił. Ej, kumplu, nie idź tam. Co ty właśnie w tym momencie zrobiłeś, gościu? Wow. Udało mi się go pokonać ładnie, już odcinałem okończynę, ale niestety z racji tego już nie podszedł do niego bliżej, to odciąłem nie wiadomo co i nie zdobyłem broni. W praktyce możemy wyjść z gry. I zaraz zobaczymy, czy się pojawi w tym samym miejscu. I jest na górze. No i świetnie. Teraz nie ma hełmu, niestety nie ma pancerza na swoim ramieniu z bronią. Ale oczywiście będziemy mogli zdobyć ten pancerz, będziemy mogli zdobyć tą łapkę, jeśli odetniemy ją w odpowiednim momencie. Na początku musimy nastakować troszeczkę energii. No i klasycznie możemy robić to samo, co przez astronauty. Słuchajcie, ci przeciwnicy zdają znacznie więcej obrażeń, mają znacznie mocniejszy ekwipunek. Zobaczcie. Niestety jestem RIP. Ci przeciwnicy mają ekwipunek generacji trzeciej, dlatego więcej obrażeń po prostu zadają. W praktyce... Zróbmy jeszcze raz to samo. Chodź tu, gościu. Będę go atakował prawą rękę, tylko po to, żeby nabić sobie energię, a potem przerzucę się na lewą rękę, żeby odciąć kończynę. Stara, na początku będę chciał właśnie wymaksować troszeczkę sobie tej... Wymaksować, naładować sobie troszeczkę tej energii. Ewentualnie właśnie z takim atakiem z doskoku. Akurat przy Imperatorze to jest dobre. Nie wiem dlaczego moja postać tak lata nad nim właściwie. Okej, niedobrze. Wiecie, jak stracimy wszystkie leczenie, to, całe leczenie, to nie ma większego znaczenia, bo i tak zaraz się zregenerujemy. No i pięknie, udało się. I mamy MG Negocjator. Na tej łapce niestety nie miał pancerza, ale mamy broń i tą broń wykorzystamy sobie do questa. To jest też całkiem niezła broń, jest to kostur, ma małe pozyskiwanie energii, nawet gorsze niż wzmocniona rura, głównie dlatego, że atakuje też taką elektrycznością. Jeśli spojrzymy na statystyki, ma 12 obrażeń od samych żywiołów. Skalowanie biegłości średnie, szybkość ataku średnia, jest naprawdę niezłą bronią. I teraz tutaj, zaraz właśnie przy tych panach policjantach, mamy też bramkę. Której oczywiście nie otworzymy, bo klasycznie są to drzwi bezpieczeństwa. Na górze jest skaner i chwilowo nie możemy tam się dostać. My pójdziemy sobie na lewo. Tutaj mamy kolejnego właśnie przeciwnika z nosorożcem oraz tytanem. Przy ataku właśnie bronią montowaną pojedynczo też możemy przy od razu rolu zaatakować i naprawdę jest przyjemnie. Znowu niestety nie odciąłem tak jak trzeba, ale mniejsza. Stertę złomu. Schodzimy na dół. I teraz na początku przejdziemy sobie na lewo. Możemy na początku ściągnąć też uwagę tego to jego gościa. Nie chcemy tam schodzić tak od razu na dół, bo z prawej strony mamy jednego jeszcze przeciwnika i z lewej zaraz za tymi kontenerami. Jeśli walczylibyśmy z nim na środku, to jest duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy od kilku naraz. Pięknie. Teraz zajmiemy się tym jego mościem. It's almost high noon, cowboy. Saddle up your horse, polish the old six-shooter, and wet your whistle with a swig of moonshine. And join us over yonder to deliver some swift frontier riders justice. What are you waiting for? Our peril chamber will be your new home on the testing range. Giddy up! I ponownie mamy zaproszenie do DLC od pana nadzorcy. Testing Chamber Access Leave. To jest kolejne wejście do DLC. To sobie chwilowo klasycznie zostawimy. Teraz obok jeszcze na ziemi zgarniamy opancerzenie egzoszkieletu oraz procesory rdzeniowe drugiej generacji. Właśnie teraz łatwiej nam będzie zrobić resztę ekwipunku. No i teraz tutaj, z lewej strony mamy pana nosorożca, tym razem właśnie z motylem Yosuke, tylko troszeczkę lepszym. Ten jak zobaczycie już w tym momencie widać, że płonie. To jest naprawdę niezły motyl, lepszy niż poprzedni. Również tak samo szybki, tak samo mocny. Jeśli uda mi się za pierwszą zdobyć, niestety nie uda się zdobyć, bo moja postać klasycznie zamiast odciąć normalnie kończynę, to przepiłowała go na pół. Zrobię to później. On się respi normalnie, więc na spokojnie będziemy mogli do niego przyjść za jakiś czas. Jeśli przejdziemy sobie teraz tutaj za kontenery, mamy jedną egzowindę.
I tutaj, moi drodzy, mamy kilku naprawdę mocnych przeciwników. Są to takie właśnie pieseły. Robopieseły. Te pieseły się nie respią. Są ciężkim przeciwnikiem. Jeśli stoimy od nich daleko, zawsze będą do nas doskakiwać i zdawać ogromną ilość obrażeń. Poza tym mają również ogon, który możemy zaznaczyć. Jest pewna zasada walki z nimi. Jeśli odetniemy im ogon, otrzymamy implant, który może się przydać w tworzeniu jakichś tam bolidów. Na pewno będę chciał zdobyć dwa, zobaczymy, czy się uda więcej, jednocześnie nie ginąc. Jeśli zginiemy, to po prostu wracamy tutaj i walczymy z nimi ponownie, aż do skutku. Jeśli odetniemy ogon, to wtedy właśnie ten pies nie będzie atakował praktycznie w ogóle z bliska. Będzie cały czas od was odskakiwał i do was doskakiwał. Pieseły są nieaktywne, dopóki do nich nie podejdziemy. Jeśli podejdziemy do nich, to zobaczcie, możemy zaznaczyć zarówno nogę, jak i ogon. Jeśli zaznaczymy ogon i odetniemy ogon, to niestety pieseł będzie cały czas odskakiwał i będzie nam właśnie zadawał mnóstwo obrażeń. Jeśli stoi daleko, zawsze do nas doskakuje. Warto sobie rolować praktycznie przy samym skoku. Stoimy na niedalekim dystansie, staramy się właśnie trzymać kilku metrów dosłownie, tylko i wyłącznie atakować i odskakiwać. A jeśli odetniemy mu ogon, nie musicie odcinać oczywiście ogona w taki normalny sposób, tylko możecie po prostu atakować. Otrzymujemy rdzeń pomocniczy. Jest to naprawdę świetny implant. Zajmuje niestety jednego slota, ale daje wam moc rdzenia plus 6. Czyli za jeden slot implantu otrzymujemy tak jakby 6 poziomów. Dzięki temu możemy nosić jakieś mocniejsze sety na początku, jeśli nie mamy poziomu rdzenia. No i też jeśli brakuje nam jakiejś tam mocy rdzenia w pewnym momencie, to możemy sobie szybko to zaaplikować i też jakoś tam pójdzie. No i poza tym też często z nich leci sterta złomu. Te pieseły się nie respią, więc to nie jest tak, że możecie tutaj przychodzić i farmić cały czas te implanty. Później będziemy mieli kilka właśnie takich piesełów, które będą się respić, ale obecnie możemy pokonać ich tylko raz. No i robimy to samo. Stoimy nie za daleko, tak żeby atakował jakimś tam ogonem, przypuśćmy. Odskakujemy, atakujemy, odskakujemy. Atakujemy, jeśli będzie skakał, odskakujemy na bok i staramy się trzymać niedaleko od niego, po prostu. Jeśli macie Imperatora, czy też jakąś broń właśnie montowaną pojedynczą, to naprawdę będzie przyjemnie, bo możecie praktycznie przy każdym skoku doskakiwać. Też jeśli za szybko właśnie odskoczę, dostanę w łeb od skoku. Jeśli stoicie wystarczająco daleko, to nawet was nie trafi. No i proszę. Mamy kolejny implant. Idziemy dalej. Tutaj mamy jeszcze jednego pieseła. Ja zauważyłem, że jeśli objemy właśnie do połowy mniej więcej zdrowia tego pieseła i potem skupimy się na przykład na ogonie, to z takim Imperatorem na dwa skoki dosłownie... Oj, no i nie zdążyłem wstać, zablokowałem jeszcze. Możemy spróbować zdobyć motylka, tylko nie wiem, czy on teraz nie gdzieś za daleko nie pobiegł. Jest, dobra, dawaj. I spróbujmy? Pięknie. No i mamy lepszy motylek. MG Stergill się nazywa dokładnie. Różnica jest taka, że ma bardzo niski impet, ale ma lepsze skalowanie biegłości, więcej pozyskujemy energii, no i przy okazji jeszcze klasycznie właśnie mamy obrażenia od żywiołów. W Desearch pamiętajcie, bardzo często możecie ginąć właśnie przez to, że przeciwnicy strasznie mocno biją, jak nie ulepszymy sobie ekwipunku. Dlatego też starajcie się, wiecie co, nie demotywować się tym, że przypuśćmy coś się nie udało. Te pieseły tak samo są dosyć ciężkim przeciwnikiem obecnie dla nas, dlatego jeśli po prostu się wywróciłem, to przyjdę tutaj ponownie i nie ma co się łamać. Będzie skakał znowu, możemy znowu przeskoczyć. Teraz skupimy się na ogonie, skończymy ogon i mamy kolejny implant. Naprawdę Imperator czy też każda broń montowana pojedyncza będzie genialna w tej walce. I tutaj zobaczcie, mamy dwa pieseły koło siebie, ale wystarczy podejść blisko ściany, zaatakować raz i się od razu wycofać, drugi nie wstanie. Jeśli dalej nie będzie chciał do nas przyjść, to zaatakujemy raz jeszcze i się wycofujmy. I znowu to samo, cały czas trzymamy dystans. Atakujemy z rolki, jeśli mamy broń pojedynczą montowaną i będzie łatwo. Skoczy. Oj, i znowu to samo, widzicie? Naprawdę trzeba dobrze skakać. Tutaj nie mamy takich typowych high frames'ów jak w Soulsach.
Teraz ogon. Zdobędziemy kolejny implant. Pięknie. Uleczmy się fotowoltaiką dosłownie. I został ostatni piesem. Mamy więcej miejsca, teraz na spokojnie możemy z nim walczyć. Uderzymy go nawet 3 razy i się wycofujemy od razu. Będzie skakał. Raz w ogon, żeby zbić połowę HP dla ogonka. Teraz kilka razy w nóżkę. Jeszcze raz możemy śmiało uderzyć, tylko będzie skakał. Ojej. I ogonek. I mamy praktycznie... Tak, 5 implantów zdobyłem chyba, tak? Dokładnie. No to pięknie. Mogę sobie teraz troszeczkę pokombinować z buildami. I kolejny poziom biegłości. A na samym końcu, moi drodzy, otrzymujemy obciążnik mechaniczny wersji drugiej. Ponownie zwiększa nam obrażenia, tylko tym razem 3-krotnie więcej od zwykłego obciążnika, ale kosztuje 2 zużycia rdzenia. Na szczęście zużycie energii jest to samo, więc naprawdę warto. Jeśli macie jak wpakować sobie ten obciążnik i lubicie z tym walczyć jako takim buffem, polecam. Dobra, zejdźmy na dół. Teraz pójdziemy uratować pierwszego NPC-ta, a konkretnie Dave'ego. Teraz po lewej stronie. Jeśli przyjdziemy teraz tutaj na lewo. Wiecie co w sumie, bo tutaj jeden jeszcze nosorożec idzie. Może wyciągnijmy go na początku. Czy kumplu? Zawsze skacze, pamiętacie jak biegnie? Z ciebie akurat nie potrzebuję żadnego ekwipunku chwilowo, kumplu. Dlatego mogę cię szybko po prostu skończyć. Tu po lewej stronie. Zobaczcie, mamy jeszcze jednego wroga z tytanem. Możemy się zakraść, od razu się wycofamy. Oho. Tak, tak, wiem, Davey, że tam jesteś. Troszeczkę się zgubiłem w swoim własnym myśleniu, sorry. Dobra, noc. Możemy się uleczyć. No i żeby uratować Davey'ego, potrzebujemy 13 poziom rdzenia. I teraz możemy otworzyć śmiało drzwi. Damn. Thanks, man. I thought I was stuck in here for good. Come on. Say something. I appreciate it, really. Thought I was gonna starve in here. Don't know how much longer I would have lasted. So tell me, what's your story? Name's Davey, man. I work on the Shell production line. Ran in here when those freaks started showing up. Didn't realize for hours the door was busted and I was stuck. Don't even know how long I've been in here. You know what's going on around here? You mean all this crap? No idea, man. Way above my pay grade. Something hit the system hard, that's for sure. Melted my damn neural link. It was like I was tripping and in someone else's head. Thoughts, memories, just not my own. Some weird shit going down, that's all I know. So, what are you gonna do now? Dunno, man. Not staying out here, that's for damn sure. Maybe ops? Should be safe, right? So long. Later. No i teraz, moi drodzy, spotkałem ponownie Davey'ego właśnie w stacji medycznej. Tam, gdzie przed chwilą otworzyliśmy, odpaliliśmy prąd dosłownie. Davey tu wspominał, że coś się zaczęło dziać, że zaczęły szaleć implanty neuralne. Nam się nic nie stało, my po prostu straciliśmy przytomność w trakcie, gdy przeprowadzali na nas operację, wmontowanie w nas egzoszkieletu i prawdopodobnie właśnie przez to, że w tym momencie nas wyrzucali, nic nam się właściwie z głową nie wydarzyło. Ten oto jegomość, czyli Davey widział jakieś tam inne wspomnienia, nie swoje, czyjeś dosłownie kogoś zupełnie innego. Ale ten cały implant mu się po prostu przepalił i pewnie przez to jest po prostu zwykłym człowiekiem dalej, nie jest żadnym właśnie bezmózgim zombie, który chodzi w egzoszkielecie czy też w jakimś rigu i atakuje wszystko, co się rusza. Wracamy. Teraz możemy przejść na lewo. Mam jeszcze jednego właśnie przeciwnika. Sam się chyba zgubił w własnym myśleniu, bo nie wie, gdzie idzie. Ojej. Okej, jest okej cały czas. Niech machnie sobie na spokojnie. I cyk. Musimy się leczyć klasycznie. I tutaj zobaczcie, mamy właśnie Dina. Don't believe it. Hey, you! Over here! I
please, my rig's out of juice. I'm a fucking statue here. Can't move a thing. Can you power it up? Jumpstart me? Boże, jaki piękny akcent. No i do niego możemy się właśnie dostać od góry. I teraz to zrobimy. Tutaj od razu zapisane mamy jeszcze notatkę jedną, możemy sobie ją odsłuchać. How much time has passed? Minutes? Hours? Days? This place is falling apart. I'm falling apart. I was told it wouldn't hurt. That the whole thing would be over in just a couple of minutes. But the pain when it started. I was awake. It cut open my flesh. Pierced into my bones. I can still hear the machines, feel them, and I screamed, just screamed until there was no air left in my lungs, but it didn't stop. It didn't stop. Dosłownie opowiedziała nam, co się działo właściwie z naszą postacią, czy właściwie z Warrenem, na samym początku gry. Jakaś kobieta miała podobnie zupełnie. Niby otrzymała jakieś środki przeciwbólowe, niby została uśpiona na czas zabiegu, ale... No, wszystko czuła, wszystko wiedziała, co się dzieje. No i teraz zejdziemy sobie tutaj na dół. Po prawej stronie zaraz zgarniamy amplifikator agresji wersji pierwszej, kolejny amplifikator. Jeśli chcecie, to możecie zamontować kolejny i wtedy macie 20% przywróconego zdrowia odcinania kończyn. No i tutaj mamy pana kolegę Dina. Cześć, kumplu. Jeśli go przeciążymy, to go właśnie z tego miejsca uwolnimy. Please, man. Oh, damn, thank you. Been sitting here so long, my ass is numb. Can't count how many times I've had to play dead out here. Nearly pissed my pants a couple of times. I'm Hobbs, Dean Hobbs. No one calls me Dean, so, you know, Hobbs is fine. What are you doing down here? Well, just being me. I mean, I'm maintenance. I should have left this stuff to security. But I thought, hey, Hobbs. Let's find out what's going on here. Stupid, man. Just stupid. Wanted to check the failsafe consoles, see what they recorded. Got separated from my crew, but I thought, Hobbs, don't give up now. You can make it. And that's when my rig gave out. Guess you've got no idea what's going on around here. Shit, man. I don't know nothing. Felt like my brain was an egg on a griddle and then the yolk popped. Woke up. Head ringing like crazy, everything had just gone to hell. What I've seen since then. Man, you wouldn't believe it. No i ponownie mamy to samo. Wszyscy, którzy mieli w sobie ten implant neuralny, no to wszyscy właśnie zaczęli się nawzajem tutaj, no, widać na dole. A w przypadku Dina, tak samo jak i w przypadku Dave'ego, coś im po prostu strzeliło w głowie, czyli te implanty po prostu im padły. Może były w gorszej jakości i przez to właśnie pozostali dzięki temu właściwie ludźmi, więc powinni się cieszyć akurat z tego powodu. What's the deal with these failsafe consoles? Creo's got a few around the factory to monitor problems and record them. There's sure to be some crazy stuff on them with all that's going down. Check them out if you want, but my adventuring days are done. What's your plan? I'm gonna get my ass out of here before it gets mashed like a bug in a windshield. Think I'll head up to Ops. Should be all right there. So long, Hobbs. Stay safe, man. Stay safe. No i ponownie Dina spotkamy właśnie w stacji medycznej. I teraz po lewej stronie mamy konsolę. Dowiemy się mniej więcej, co tutaj właściwie zaszło. Odpalę i będę powoli wracał do stacji medycznej. Failsafe protocol active. Log. Mark 96 hours, 0 minutes, 0 seconds. Automatic system-wide reboot begun. Data loss analysis. Most Creo systems damaged. 27% of data storage and processing systems report complete data and record loss, with low chance of recovery. Local non-networked power supplies remain operational. Recovery protocols activated. Damaged data sectors attempting temporary repair using analogous systems. Collateral loss of workforce is rated as extreme. Overall work output efficiency remains severely impaired, with all functioning personnel-related systems reporting significant neurological deviation and physical degradation.
Functioning implants and rigs should be collected for refurbishment and redistribution to fully functioning human assets. Czyli wiemy, że faktycznie coś tam dupło, było jakieś ponowne odpalanie systemu, może jakiś reset się nie udał czy coś. Na razie jeszcze tego oczywiście nie wiemy, dowiemy się o tym dopiero później. I wiemy, że podczas właśnie tego resetu sporo danych zostało utracone i tak samo implanty zaczęły szaleć. Niektórzy stracili zmysły, niektórym implanty po prostu wystrzeliły, no i widzimy, co się w tym momencie dzieje. No i teraz możemy wrócić śmiało do stacji medycznej. Zaraz wydamy sobie cały zoom, mamy 13 tysięcy. Ale na początku warto w tym momencie wyjść z gry, bo jeśli wyjdziemy z gry i wejdziemy do gry, to właśnie zarówno Davey, jak i Dean pojawią się w stacji medycznej. No i jeśli wejdziemy z powrotem do gry, to po prawej stronie mamy Davey'ego, a po lewej jest Dean. Pogadajmy na początku z Deanem. We made it, buddy. Good to see you. Don't think I forgot I owe you. Found this. Here, take it. Might help. Zdaliśmy mnóstwo upgrade'ów generacji drugiej, teraz będziemy mogli zrobić praktycznie całego seta na generację drugą. Naprawdę warto. You met Davey? Oh yeah. Can't say I care for him much. Wanted me to fetch him his meds. Of course I said no. Man, was he pissed. He's crazier than I thought if he thinks I'm going out there again. Any trouble getting here? Nah, it was right around the corner and I kept my head down. Worst has got to be over now. Take care, Hobbs. You bet I will. Don't do nothing I wouldn't. No i z Deanem pogadamy sobie jeszcze później. Teraz Davey. Davey będzie dla nas miał właśnie questa. I'm so glad to see you, man. I ain't feeling right. Not right at all. I need my meds bad. It's been hours, man. I can't make it without them. What meds do you need? It's an implant. Called Modaxinol. I will die without it, man. Last time I went out... Well, you know what happened. Seriously, I'm in bad shape. I'll try to find it for you. You don't know how much I'd appreciate that. Seriously. Thanks. I know it's asking a lot. I mean, who wants to go out there, right? But please. I don't want to get sick. How are you and Hobbs getting along? Oh, I don't know. He didn't want to help me. Totally wrapped up in himself. I mean, if it was him who needed his meds, I mean, it's not like I'm being overdramatic here, you know? Have to go. Hey, don't forget about me, okay? I'm counting on you here. No i dobra, to na razie mamy załatwione. Możemy w tym momencie ulepszyć ekipunek. Jeśli mamy jakieś zasoby, powinniśmy mieć. I ulepszymy sobie set dalej Rysia. Póki co możemy cały czas go nosić, jest on względnie lekki. Możemy ulepszyć hełm. Jedną nóżkę niestety tylko i dwie łapki. I to też zrobimy. Wystarczy nam akurat złomu chyba. Tu 5000 prawie. Ale zobaczcie, z 9 na 13 obrony, tutaj z 5 na 6, tutaj z 8 na 11, a w ogóle na łapkach ponownie z 8 na 11. Warto. Tylko jedną nóżkę i dwie łapki. Cyk. I cyk. No i pięknie, jak zdobędziemy jeszcze 3 wałki pneumatyczne generacji drugiej, to ulepszymy sobie ostatnią nóżkę. I za resztę złomu możemy wbić jeden poziom. Jeszcze zaproponujemy. Pięknie. Jeszcze kawałek w tym odcinku przyjdziemy, spotkamy Iriny, kolejnego NPC-ta i przekażemy jej właśnie włócznie, czy też kostur. I też pokażę wam kolejny skrót do stacji medycznej i przez to nie będziecie musieli tutaj cały czas biegać i walczyć z tymi przeciwnikami non-stop. Od razu na początku nie musimy iść na prawo, ponownie walczyć z tymi wrogami tutaj po drodze. Możemy od razu przejść na lewo, tutaj gdzie uratowaliśmy Deana. Jeśli skoczymy na dół, to zawalczymy sobie właśnie przy okazji jeszcze z tym panem Tytanem. Możemy dać mu nawet backstabę, jeśli po cichutku zejdziecie na dół. I będziecie hałasować. Oj, niefortunnie. Nie stałem idealnie prosto. Pięknie. Idziemy dalej. Uwaga, od razu z lewej strony mamy kolejnego przeciwnika z motylkiem. I zaraz za kontenerem skarniamy wzmocnioną rurę. Też nie leży tutaj bez powodu, bo właściwie wzmocnioną rurę możecie też przekazać Irinie.
ale nie będzie z tej rury akurat zadowolona. No i przynajmniej mamy ponownie pana Nosorosta, tylko tym razem, zobaczcie, stoi przy takiej maszynie. Używa tytana. Ten tytan to jest broń, która ma dwie różne możliwości. Niestety my nie możemy tego używać. Jeśli spojrzymy sobie w opis, to mamy informację, że tytan łączy w sobie funkcję wysokowydajnej nitownicy i klucza przemysłowego. Klucz przemysłowy, czyli broń ciężka, którą możemy używać, oraz nitownica, czyli właśnie ta taka ala wieżyczka. W trosce o bezpieczeństwo funkcja nitowana jest dostępna wyłącznie dla wąskiej grupy upoważnionych pracowników, więc my nie możemy z niej korzystać. I jeśli podejdziemy właśnie w stronę tego przeciwnika, to będzie strzelał trzykrotnie. A jeśli podejdziemy wystarczająco blisko, to zaraz wejdzie z nitownicy i możemy z nim normalnie zawalczyć. I tych przeciwników na nitownicy będziemy mieli kilku w tej lokacji. Rozglądajcie się dobrze, bo potrafią naprawdę z ogromnej odległości do was strzelać. Tutaj uwaga, też nie staramy się od razu rushować, bo zobaczcie, z prawej strony mamy jeszcze jednego przeciwnika. Jeśli przejdzie do gdzieś dalej na bok, to teraz możemy z nim zawalczyć. I teraz, jeśli chodzi o tego przeciwnika, to jest to ponownie pan z setem nosorożca, tylko ma nową broń, którą warto zdobyć. Ten przeciwnik się respi, więc jeśli nie zrobicie tego za pierwszym razem, możecie to powtórzyć. Ale uwaga, ten przeciwnik jest troszeczkę jak astronauta, będzie miał mnóstwo różnych kombosów, będzie bardzo często do was doskakiwał. Starajcie się atakować raz i od razu odskakiwać. Jeśli macie ponownie broń montowaną pojedynczą, to możecie robić atak z rolki i od razu się wycofać. On będzie chciał wam oddać. Atakujcie tylko, kiedy będzie kończył combo. Niestety nie odcięłem ręczki, bo miałem za mało energii, ale trudno. Zrobimy to następnym razem, nie ma problemu. Z prawej strony, od razu na samym końcu, tutaj, zgarniamy stertę złomu. Tu już za szybko widzimy kolejnych przeciwników, że mają nowe rodzaje broni i mają całkiem ciekawy ekwipunek. Do tego dojdziemy sobie oczywiście później, teraz jeszcze za szybko. Z lewej strony, zaraz przy tym panu tytanie, zgarniamy jeszcze nowy implant Omni Audit. I ten Omni Audit warto sobie założyć zamiast rewizji medycznej, bo on zarówno pokazuje wam zdrowie, jak i pasek stabilności wrogów. I też nie ma żadnego zużycia rdzenia. Jest za darmo. I teraz, jeśli zaznaczymy sobie cel na przeciwniku, zobaczcie, że nie dość, że widzimy czerwony pasek zdrowia, to jeszcze widzimy pasek stabilności. Jeśli zbijemy pasek stabilności, to przeciwnik dostanie takiego ala stuna. I tutaj ponownie nie ma sensu z nim tak od razu walczyć, wychodzić na dół, bo z lewej strony, zobaczcie, mamy kolejnego przeciwnika na nitownicy. Zaznaczamy cel, strzelamy z drona i czekamy, aż do nas podejdzie. Pięknie. Teraz, jeśli chcecie zawalczyć z tym przeciwnikiem, to najlepiej było się cofnąć. Możecie zeskoczyć tutaj na dół i przejść dookoła. To też nie jest zły pomysł. Chodź tu, kumplu. Ojej, niefortunnie troszeczkę. Leczmy się. I teraz przejdziemy sobie na lewo. I też, jeśli nie chcecie właśnie schodzić tutaj po schodkach i walczyć z tymi dwoma przeciwnikami, to zawsze możecie zeskoczyć tutaj z góry. I zobaczcie, mam barierki. Tam zaraz koło tego przeciwnika z tytanem możecie zeskoczyć tutaj na tą całą platformę. I zejdziemy sobie po schodkach na dół. Tutaj niestety dalej przejść w jednym momencie nie będziemy mogli, ale mamy jeden moduł drona do podniesienia. I też w tym miejscu jest sporo wrogów. Mamy dokładnie czterech przeciwników. Trzymajmy dystans na spokojnie. Możemy spróbować odciąć kończynę. I mamy nowy rodzaj seta. Skarabeusz. W tym miejscu możecie właśnie farmić cały set skarabeusza. I jest to naprawdę niezły set, bo
ma całkiem ciekawą jedną zależność. Jeśli mamy na sobie całego seta, to ten set ma na sobie dookoła wszędzie takie żółte lampki i oświetla całą praktycznie przestrzeń dookoła nas. A poza tym, jeśli chodzi o jego specjalną umiejętność, po złożeniu całego seta zwiększa ilość HP, które otrzymujemy przez Witalności Plus o 20%. Idziemy dalej. Tutaj mamy akurat znowu nosorożców. Tylko ten przeciwnik z tym motylkami Josuke, którego pokonaliśmy, ma na sobie set Skarabeusza. Później możecie zdobyć go z kilku wrogów, a tutaj możecie po prostu farmić na jednym cały czas, jeśli chcecie. A, i jeszcze ten Skarab... ten, jeszcze jest jeden właśnie przeciwnik z kolejnym motylkiem Josuke. On też posiada całego seta Skarabeusza. Uda się czy nie uda się? Niestety. Coś się całkiem zepsuło. nie, błagam, nie. Zaraz spadnę. Co tu się dzieje? Halo. Fizyka się psuje. Może troszeczkę FPS-ów za dużo. Tutaj mamy kolejne właśnie miejsce do przeciążenia. Niestety potrzebujemy 60 poziomu. Bo dopiero później. Jeśli zjedziemy kawałek dalej, to tutaj zgarniamy moduł wstrząsowy. Nowy moduł do drona. Twój dron rozpędza się do wielkiej prędkości i z impetem uderza przeciwnika. Nie zadaje to zbyt dużo obrażeń, ale przede wszystkim stunuje przeciwnika. Więc jeśli mamy jakiegoś szybkiego przeciwnika, używamy tego modułu i naprawdę możemy mu zadać sporo mocnych obrażeń, bo będzie zestunowany. Praktycznie każdego. Oczywiście nie zestunujemy żadnego minibossa, czy też jakiegoś przeciwnika, który jest naprawdę silny. Jeśli używacie drona, to możecie śmiało tego używać. A jeśli potrzebujecie samych zwykłych obrażeń, to lepiej używać wiotacza związek skoncentrowanych. No i tak naprawdę to jest tutaj tyle. Jeśli zejdziemy na dół, to mamy jeszcze jeden przedmiot do zebrania i mamy kolejny skrunt zamknięty od drugiej strony. A z lewej strony zgarniamy zastrzyk witalności. Teraz możecie sobie zamontować kolejny zastrzyk i tym samym mieć troszeczkę więcej estusów. Wracamy na górę. A tutaj coś jeszcze leży. Starta złomu z jakiegoś przeciwnika. Teraz przejdziemy kawałek dalej jeszcze. Warto to zrobić w tym momencie. Już słyszymy dialog właśnie Iriny. Na razie jeszcze nie idziemy, nie progresujemy. Na razie chcemy właśnie pogadać z samą Iriną. Well, you can fuck right off. I swear I... Hey, you're actually normal. For a moment, I thought you were one of these psychos. Already ran into a dozen or so of them today. Guess I've always attracted the wrong type of guy. Well, I don't know what that says about me, because they've been chasing my ass around, too. First time I've smiled in days. Thank you. I'm Irina, by the way. Trained engineer and, apparently, born survivor. Got any idea what's going on here? Yeah. This company finally managed to burn the final vestiges of humanity out of us. Guess we're the lucky ones, though. Didn't drop dead. Haven't blown a fuse. At least not yet. You're searching for something? Look at Mr. Inquisitive. Just trying to find something that would help me stay alive a bit longer. A good staff. One that's not actually falling apart. On the off chance, someone needs a good beating. I teraz mamy opcję, że możemy to odpuścić, możemy jej pomóc, albo możemy powiedzieć, że mamy to, czego jej trzeba. Jeśli zdobyliśmy właśnie wcześniej kostur z jednego ochroniarza, no to możemy go przekazać w tym momencie. Actually, I think I have what you need. Usually saying that is a prelude to disappointment, but hey, I'm game. So, let's see what you've got. No i możemy przekazać jej w tym momencie albo wzmocnioną rurę, albo MG negocjatora. Jeśli spojrzymy sobie w tym momencie na nią, to posiada ona właśnie w tym momencie wzmocnioną rurę. Więc przekazywanie jej rury nie ma kompletnie sensu. Możemy dać jej negocjatora i to akurat ten kostur polubi. Albo możemy zdobyć jeszcze jeden kostur troszeczkę później. Więc to zależy tylko i wyłącznie od was. Ja przekażę w tym momencie negocjatora. Well, this one comes with best regards from Creo's security. A striking argument in each negotiation. Boy, oh boy, you make me happy. I owe you. It's nice to know chivalry isn't dead.
So what's with the staff and everything? I could ask you the same question. I guess sitting things out is just not our way. I never liked those smelter bots. Always kept an eye on them, even before this shit went down. It's time to push that damn emergency stop and scrap them for good. Better get going now. And just as I was getting to know you. No i na razie tyle. Zaraz zmieniła właśnie broń na negocjatora, no i Irinę spotkamy również później. I teraz jeśli zejdziemy na dół, w tym miejscu, moi drodzy, mamy właśnie dostęp do nowego DLC. A Walk in the Park. I tutaj, jeśli posiadacie DLC, to w tym miejscu właśnie mielibyście kolejnych dwóch ochroniarzy i moglibyście zdobyć cały set. Na razie możemy stąd wrócić, mamy film, który przedstawi nam DLC, ale wrócimy do niego później, gdy faktycznie już będziemy wchodzić do DLC. A jeśli pójdziemy tutaj po schodach na górę i pójdziemy w prawo, to będziemy dalej kontynuować level. Na razie możemy to odpuścić, bo zbliżamy się już do samego końca. A warto by było jeszcze odblokować skrót do stacji medycznej. Zobaczcie, mamy właśnie znak. Przechodzimy na prawo, tutaj zgarniamy stertę złomu. I przed nami zaraz z tego oto... Z tej oto kratki wyskoczy jeden przeciwnik. To nie spadnijmy na dół. Nie spadnijcie na dół. Jeszcze nie teraz. I tutaj możemy iść dalej prosto. Zaraz z lewej strony mamy exo-windę. I możemy śmiało otworzyć drzwi. Rozwalamy przejście. I jesteśmy przy stacji medycznej. Proszę bardzo. Pierwszy skrót. I również dobry moment. Żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzu, co myślicie. Piszcie jakieś sugestie. A ja obecnie żegnam się z wami. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.